Czołem, witam wszystkich widzów kanału Hubi 365. W dzisiejszym odcinku pojechałem z tatą szukać pozostałości Słotnicy. Tak, odwiedziliśmy ponownie Słotnicę. Widzicie tutaj blok mieszkalny opuszczony. Tak, zaczynamy w bardzo charakterystycznym miejscu. Pokazywaliśmy je już wiele razy. Tak, miejscu, które jest takim naszym tutaj punktem orientacyjnym, punktem startowym. Tutaj każdy wie, że tu jest początek, także od tego miejsca zaczniemy. Ale dzisiaj nasza wycieczka po Słotnicy będzie zgoła inna. Dzisiaj nie będziemy się skupiali na tym, co jest, tylko będziemy szukać śladów tego, co było, dokładnie. Między innymi będziemy szukać pozostałości przedszkola, szpitala, a nawet stawów. Tak, no postaramy się tu Wam pokazać rzeczy, które obiekty, budynki, które kiedyś w Słotnicy były, za czasów jej świetności. Teraz tutaj można tylko po nich spotkać gruz jakiś albo jakiś mały murek. No zobaczymy. Także to będziemy wszystko tutaj zwiedzali. Jesteśmy dzisiaj doskonale przygotowani do tej wycieczki, ponieważ mamy bardzo fajny plan Słotnicy, jak ona wyglądała w 1967 roku. Świetnie przygotowane, będziemy się nim posiłkować. Na tej podstawie będziemy szukać pozostałości różnych miejsc, które tutaj były kiedyś w Słotnicy. Dokładnie. Plan przygotowany przez naszego widza. Bardzo mu dziękujemy. Władimir, bolsze spasibo. A więc my już zaczynamy eksplorować Słotnicę i szukać tych pozostałości. Oto ta mapa. Tak, tu jest nasz plan. No będziemy go jeszcze pewnie nieraz pokazywać. Będziemy się nim posługiwać, żeby znaleźć różne obiekty. Dokładnie. Natomiast zaczynamy w tym miejscu, w miejscu najbardziej charakterystycznym. Początek, pierwszy z budynków mieszkalnych. Także pomału startujemy. A więc szukamy pozostałości budynków Słotnicy. A więc zaczynamy zwiedzanie Słotnicy. Tak, startujemy, tak jak mówiliśmy, z od naszego bloku mieszkalnego, z tego najbardziej charakterystycznego miejsca. Czyli opuszczony blok mieszkalny. Tak, opuszczony blok mieszkalny. Natomiast, są dwa takie bloki. Tak, natomiast nie będziemy się jakoś tak mocno teraz na tym dzisiaj skupiać. Nie to jest tutaj jakby naszym głównym celem wyprawy. Główny cel tej wyprawy, te bloki były w materiale Słotnica podejście drugie. Zapraszam do obejrzenia, jak chcecie trochę więcej się zobaczyć tych bloków. Tak, pokazywaliśmy to wielokrotnie, także wydaje mi się, że tutaj to jakby to już znacie. Natomiast skupiamy się tutaj i szukamy. Zaczynamy naszą wycieczkę. Od bloku, tak. My się dzisiaj skupiamy na pozostałościach. To jest nasza mapa. Tak, zobaczmy na czym będziemy teraz tutaj szukali. Czego? Tutaj jeszcze nie ma drugiego bloku mieszkalnego. Nie ma drugiego bloku szpitalnego, więc tak. Tutaj jest rok 1967. Dobra, to i sobie idziemy. To trzeba uważać, bo dzisiaj mamy dużo lodu. Więc tak, tutaj tu jest taka ulica, która prowadzi do kolejnego bloku. W 1967 roku tego bloku nie było. Nie było. Natomiast zaraz, tutaj, jak widzicie, zaraz go pokażemy. Tu jest ten drugi blok. Jego w tamtym czasie nie było. Nie było jeszcze. Dokładnie. Natomiast teraz powinniśmy być w miejscu, gdzie to jest drugi blok, dokładnie. Był szpital, a po prawej przedszkole. Dokładnie. Tutaj na tym terenie stał kiedyś szpital. Na tym terenie był kiedyś szpital. No niestety w tej chwili tutaj nie ma najmniejszego śladu po szpitalu. A za szpitalem były stodoły. Też tutaj nie widać żadnych pozostałości po tych miejscach. Ale za to są lekkie pozostałości po przedszkolu. Tak, tutaj z kolei stało przedszkole. Dobra, Hubert, pokaż ten plan, pokażmy widzom. Proszę. Zobaczcie. Dokładnie. O, tutaj. Tu stał szpital. Tutaj był szpital. Tu stały stodoły, tak. A tutaj przedszkole. Tutaj było przedszkole, dokładnie. I są pani pozostałości. Tutaj na tym terenie stał taki klubik dziecięcy. Tam, zaraz. Dokładnie. No i popatrzcie. No, widać, że... Są jakieś ślady. Że raczej tutaj jakieś gruzy nie małe. Za wiele zostało. Tutaj też są takie malutkie gruzy, które po szpitalu, ale to raczej nie. Ale słuchajcie, zobaczcie. Jest ślad fundamentu. Nie wiem, czy to będzie widać. Natomiast ślady fundamentów są. Jakieś cegły. Tak, jakieś cegły. Czyli tutaj to jest wałowisko, czy coś tam. To tutaj w tym miejscu najprawdopodobniej znajdował się klubik dziecięcy. Oraz przedszkole. Po drugiej stronie to już Wam mówiliśmy. Tutaj stał szpital. Dobrze, przemieszczamy się dalej. Idziemy nadal tą drogą. Dalej. I patrzcie, tu cały czas są jakieś budynki.
No, ślady patrzcie są. Patrzcie teraz, jak ten blok fajnie teraz z tej perspektywy. Tak, tutaj ten blok, ten drugi, jego mówię, jego w 67 roku nie było. Jeszcze nie było. W tej chwili jest. Malutkie cegły, może podpisały to dole. Dobrze, pokaż plan, co tu mieliśmy teraz na planie, kolejna rzecz. Na planie. No tutaj poza szpitalem powinny być budynki mieszkalne. Nie ma już ich. Już ich nie ma, czyli tutaj dojdziemy, będziemy patrzeć na jedną i drugą stronę, ale dojdziemy do skrzyżowania. Tutaj patrzcie, tu się raczej na dużo podmurówek i betonów. Tak, tu są pozostałości jakieś. Tak, ten budynek są. Aha. Z tej strony takie parę cegieł, ale tu jest ich najwięcej. Tak, tutaj przelecimy. Ale tu prawie nic nie ma akurat. Więcej pozostałości jest tutaj po prawej naszej stronie. Po lewej jest trochę mniej, ale też są jakieś cegły. Patrz, kolejna podmurówka. Tak, widać pozostałości. Jakieś małe, jakieś ślady fundamentów. Więc tutaj były też budynki mieszkalne po jednej i po drugiej stronie. Po lewej są jakieś malutkie cegły. Tutaj widać jakieś zwały. Może to po szpitalu w stodole? No, stodoły były trochę dalej chyba, to były te budynki mieszkalne. Zaraz dojdziemy do budynku, którego wam pokazywaliśmy już w jednym z materiałów. A tu patrzcie. Piękne stare drzewa. Bardzo ich tutaj dużo. Bardzo dobrze, słuchajcie, to jest bardzo stara. A tu patrzcie, jakieś pozostałości. Patrzymy na mapę. Co tu mogło być? Mogły być te budynki. No tak, na pewno. To na pewno. Czyli te. To. No. To teraz widzimy. To dokładnie, natomiast też tutaj tylko jakieś fragmenty. Tam w oddali widać jakieś takie fragmenty, kawałki betonu. Za chwilę całą tą drogą penetrować, to dużo betonu. Zaraz dojdziemy do budynku, którego wam pokazywaliśmy. Patrzcie, to ten budynek. Tak, zaraz go pokażemy, tu go lepiej widać. Tak, to jest ten budynek. Oto. To jest ten budynek na rozdrożu, że tak powiem. Natomiast no tutaj tylko beton. Tylko ślady. Betonu. Tylko ślady. Jakiegoś betonu lub podmurówek. Tak, to jest ten budynek tutaj na rozdrożu. No, też wam kiedyś go pokazywaliśmy. Jest już w złym stanie. Już jest bardzo w złym stanie, natomiast tu nie będziemy tam do niego zaglądać. Pokażemy wam go z zewnątrz. Pokazywaliśmy go już. Pokażemy wam go z zewnątrz. Tak to wszystko wygląda. A tutaj też warto wspomnieć o takich tutaj kanałach, które wam pokażemy. No dobrze, tutaj zaraz jakby wejdziemy w tą drogę, to po prawej. To będziemy pokazać, na razie tu pokażemy ten budynek do końca. Zobaczcie, jak on wyglądał. Jak on tutaj wygląda. A ciekawe też, do czego służyły te tutaj kanalizacje, czy co to było? No zobaczymy. Tutaj, wiesz co, wydaje mi się, że tak wtedy to było trochę zarośnięte. Natomiast wtedy wydawało nam się, że to jest jeden budynek. Natomiast tutaj widzę, że tu są pozostałości dwóch albo trzech nawet. Chyba, że to był taki jeden przedłużony. No to tutaj jest bardzo rozwalony. I ciekawe, czy też te ślady z rowerami są wysokie. A chyba niekoniecznie. Chociaż nie wydaje mi się, żeby na terenie garnizonu były ścieżki rowerowe porobione. Ale ciekawe, skąd to się wzięło. Trochę, może później. Trochę mi się tego nie wydaje. Dokładnie. No tutaj jest jakaś pozostałość. Dokładnie. A tu stał budynek, patrzcie, tu. Tak, aczkolwiek tutaj też już po nim nic nie zostało. Ani jednego śladu. Jednego śladu. Może tylko jakiś kamień, ale to nic nie chodzi. Dokładnie, tutaj nic nie ma. Dobrze, wychodzimy na główną drogę. I idziemy właśnie na skrzyżowanie. Na skrzyżowanie. Także tutaj dochodzimy sobie. I idziemy na... Tutaj jeszcze raz... Ten budynek z tej strony. I teraz będziemy patrzeć z mapy, która pokazuje skrzyżowanie. Jesteśmy tu na skrzyżowaniu. Dobrze, jesteś na skrzyżowaniu. Tutaj na chwilkę zastopujemy, bo postaramy się ten materiał też jakoś tak trochę podzielić, żeby to wszystko nie jednym ciągiem szło.
Tylko, że tą drogę do tej skrzyżowania jedną część i drugą tak. No, jakoś to będziemy dzielić sobie. Teraz przechodzimy na chyba do takiej najbardziej malowniczej alei. Czyli tam, gdzie są były sady, boiska. Tak, to postaramy się odnaleźć, także za chwilkę tu będziemy kontynuować. Tu na chwilę zatrzymujemy. A więc zatrzymujemy na chwileczkę. Teraz wam pokażemy kolejną drogę w Słapnicy. Tak, wchodzimy w najbardziej malowniczą chyba. Tutaj są drogę. No, o ta droga. Tak, tą drogę tutaj. Będziemy. Tu były nawet jakieś boiska, tu sad. No, to będziemy. Szukamy tych pozostałości. Będziemy szukali, wchodzimy w chyba. Ale ciekawe, co to też było. O ta studzienka. No, jakaś kanalizacja zapewne. No to. Zaglądaliśmy tam już kiedyś i tam no jakieś zejście było. Ale teraz skupiamy się na tych drogach. Tak, piękne. To mogą być właśnie te budynki. Zobacz. Zaraz zobaczymy. No zaraz to zobaczymy, natomiast tu są piękne stare drzewa. Bardzo. Bardzo stare. Piękne. O. O. Tutaj są jakieś grudy po obu stronach. Na mapach wychodzi, że tu stały jakieś budynki. Zobaczymy, ale na razie idziemy piękną aleją z pięknymi starymi drzewami. Dużo tutaj pozostałości jest. Tu coś stało i tu. Tak, tutaj są jakieś pozostałości. Pozostałości po jakichś budynkach. My szukamy sadu właśnie. No. Tu też coś stało. Ten długi jakiś budynek chyba. Pokaż plan na chwilkę. My jesteśmy tutaj. Tutaj ten biały chyba. Tak. Zresztą widać, no to wszystko pasuje tu kolorystycznie. Że to jest ten budynek właśnie. Pozostałość po nim. Tutaj pewnie pozostałość jest chyba po tym długim. Tak, tu były też budynki mieszkalne. Piękne drzewa. Wspaniałe. Bardzo stare już też są. Bardzo stare drzewa. Tutaj widać ten blok daleko. Tak, to jest pozostałość tych budynków. Widać, że to czerwona cegła. Stare. Tak to wygląda. No, najprawdopodobniej, no przecież Słutnica to było. Bardzo stara była. Sobie tutaj troszeczkę. O, trochę. Idziemy dalej. Może tu jeszcze się znajdzie. Piękne drzewa. Przepięknie to jest. Zaraz powinien być. O, ja widzę jakieś ruiny, zobacz. Zobaczymy. To chyba tego budynku. Całkiem możliwe. I tu powinien być gdzieś sad. No czekaj, to jeszcze pokażemy z tej strony. Piękne stare drzewo. Wszystko tutaj jest rozwalone. Mhm. I tu stał budynek właśnie. Tak. I chyba jest pozostałość. Sadu. Sadu, tak mi się wydaje. A więc dotarliśmy do miejsca, gdzie stał sad. Dużo drzew tutaj starych bardzo. Pięknie tutaj jest. Tak to wygląda wszystko. Tylko tak, według mapy tego rysunku Władimira ten budynek powinien być z czerwonej cegły niby. I tak jest, widać czerwoną cegłę. A chyba taka. Także całkiem możliwe drzewa. Piękne. Władimir, wydaje mi się, że właśnie tutaj stał twój dom. Tu, gdzie mieszkałeś. Tak mi się wydaje. Głowy nie dam. Ale tak wszystko na to wskazuje, że tu jest miejsce, gdzie mieszkałeś właśnie. Teraz tutaj zostały tylko grudy po tym budynku. Mhm. A tu sad był chyba. No zaraz zobaczymy. Tak. Zobaczymy. Teraz skupiamy się na tym sadzie i na starych drzewach. Tak. No są takie drzewa. Możliwe, że to jest to. Całkiem możliwe. To jest właśnie dużo drzew i budynek. One są w tej chwili, te drzewa, zdziczałe. No to jest całkiem możliwe, że to jest ten sad. Te drzewa owocowe, o którym wspominał właśnie też Władimir, że za jego domem
że za jego domem to było. No tak to wygląda, zdziczałe, zarośnięte, ale wszystko na to wskazuje. Wszystko na to wskazuje, że to jest to miejsce. Tu, gdzie Władimir mieszkał. Drzewa, piękne drzewa. Nic z tego nie zostało. Niestety. Piękne drzewa. A teraz piękne. Właśnie dojdziemy do boiska. Zaraz, to za chwileczkę. Za chwileczkę. Piękne stare drzewa. Wspaniałe. Dobrze, idziemy dalej. I tu jest to boisko, które... A patrz, jakiś napis tu jest. A to już jakiś bieżący chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. No, możliwe. A tu jest to boisko. Da się dojść na ten teren? Próbujemy dojść. A patrz, to jest ten budynek z wielkim kominem. Pamiętasz to, co widzieliśmy? Tak, tak, tak. Widzieliście kawałek tego boiska? Tak, teraz to się wszystko odsłoniło. I my wiemy, co jest ten budynek z kominem. Tak. My dawaliśmy tutaj różne teorie spiskowe, co to mogło być, a okazało się, że to była szklarnia pomidorowa i łaźnia. No, szklarnia na pomidory. No, ale aprowizacja w każdym garnizonie i w każdym wojsku jest ważna, także. A my dawaliśmy teorie spiskowe. Natomiast no to w tej chwili strasznie zarosło z tego kiedyś wynika. Kiedyś nie było zarośnięte, zobaczcie na mapie. Zaraz dojdziemy do tego tu obszaru. Tu jest ten budynek z kominem. Tak, ja myślę, że na koniec tego filmu też Wam pokażemy tą mapę w formie zdjęć. Tu też taka mała zapowiedź. Na koniec tego filmu, nie wiem czy on będzie w jednej części, czy w dwóch, ale na koniec tego materiału pokażemy właśnie Wam rysunki, takie obrazy zrobione z połączenia różnych zdjęć i różnych takich materiałów, które pokazywały, jak Słotnica wyglądała kiedyś. Będziecie mogli zobaczyć, jak to wyglądało w latach 60. i 70. Dokładnie. I są to jakby dzieła naszego widza, naszego fana Władimira Chamczenki. To będzie na koniec. Teraz wejdziemy na teren boiska, może coś tam znajdziemy. Teraz to jest, tutaj były traktory jeździły. No. I wszystko tu jest rozwalone. No, uwaga, tylko zostawiamy nogi z góry, bo tu może być trochę wody. O, patrz, jakieś tutaj płynęło coś. Tutaj już były też plac zabaw, tu gdzieś też był. No, ale to dalej, natomiast ten... Ale teraz szukamy. Teraz tutaj dojdziemy tędy. A ciekawe, co tutaj płynęło, zobacz. No, możliwe, że to już jest współczesna melioracja. Trudno powiedzieć. Mogło tak być. No, mogło tak być. Tutaj kolejny taki ten. No, ale to myślę, że to są współczesne. A tam też było boisko i plac zabaw. I teraz słuchajcie. To było boisko. Zobaczcie. Tu trochę mamy pod słońce. Niestety. Natomiast zobaczcie taką ciekawostkę, jak regularny jest to poletko. Otóż regularne jest dlatego, że boiska piłkarskie mają kształt takich kwadratowych. Tak, to było boisko. To było bardzo ładne boisko. Pokażmy je tutaj. Tak, to było boisko. Obok boiska był plac zabaw. Tu tego nie dokładnie nie widać. Natomiast to jest ten teren, w którym właśnie znajdowało się boisko. A patrz, to się okazuje, że to tutaj wpływa do tej... No tak, tak. To jest jakaś... Jakieś kanalizacje może. To jest jakaś melioracja. Ciekawe, czy z epoki, czy stare. Czy stare. Albo nowe. No. Tego nie wiemy. Ślad historii. Boisko piłkarskie. Nic już z tego nie zostało. Nic już z tego nie zostało, poza regularnym kształtem. Są nawet jakieś ładnymi drzewami. No. Dobrze, tutaj na chwilkę zatrzymamy. I będziemy szukać kolejnych tutaj obiektów. Jeszcze przejdziemy kawalątek tą alejką tam do końca. Zobaczymy, gdzie tam, czy coś jeszcze znajdziemy. Jak coś znajdziemy, to Wam to pokażemy. Tak, to na chwilkę zatrzymuję. I szukamy dalej. Postanowiliśmy, że przejdziemy jeszcze kawałek tą drogą. Tak, jeszcze kawałek przejdziemy, natomiast... Patrzcie, tu są jakieś cegły już. Tak. Coś natomiast... mogło tu stać. Natomiast ciekawostka dla miejscowych. Tą drogą, jak się pójdzie do końca... No to można tą drogą w ogóle dojechać do Słotnicy. Tak, ale to jest droga, która w pewnym sensie prowadzi nad jezioro Miedwie. Także tutaj można było dojechać do tutaj na jeziorko sobie. Tam tylko później jeszcze czeka bruk. Tak. A gdy wyjdzie się z bruku już na asfalt i dojedziecie do Miedwia, bo tu jest niedaleko właśnie jezioro Miedwie. Tak.
Jeszcze kawałek przejdziemy. Może coś tutaj znajdziemy. Kamienie tu są. Już tutaj nasza mapa tutaj już nie dosięga. No to już była droga po prostu, ale zobaczymy. Piękne drzewa. Bardzo stare. Bardzo stare. W Burzykowie są napisy. Ciekawe, czy na tych drzewach też są. No, trudno powiedzieć, natomiast dalej chyba już iść nie będziemy. Ale tutaj, o. Ale tutaj wspaniałe drzewa. To jest te boisko. Tak. Jeszcze tutaj raz na tę terenę. Tu jest blok mieszkalny. O, no właśnie tutaj zobaczycie w oddali blok. Ten nowszy. To jest ta ulica jeszcze raz. No ten starszy to ten, który jest w lepszym stanie. To jest ten, o dziwo to trochę. Dobrze, myślę, że chyba... Nie ma sensu dalej iść. Dalej już nie ma sensu iść. Te drzewka tam jeszcze, tutaj, o, pokażemy. Tam jest też trochę, skupiamy dzisiaj na tych starych drzewach. Tak, troszeczkę chcę pokazać właśnie te ślady pozostałości, te dawnej świetności Słotnicy. No niestety... Teraz to jest wszystko rozwalone. Wszystko już jest zniszczone. No dobrze, teraz wrócimy tą wspaniałą aleją. Takim drobnym spacerem. Wszędzie tu są jakieś pozostałości, bloki mieszkalne. Hmm. Przez chwilkę się nie będziemy teraz odzywać. I tak przejdziemy. Tak przejdziemy, żeby wam pokazać tą wspaniałą aleję. To ona jak latem, wiosną, jak te drzewa kwitną, chociaż są stare, są po prostu przepiękne. Teraz na chwileczkę się nie odzywamy. Odkryłem ciekawą rzecz. Jaką odkryłeś? Mam wrażenie, że tutaj jakiś był taki spacerniak, jakiś może chodniczek, może coś. Zobacz, jak równiutko drzewa są nasadzone. Zobacz, Hubert, widzisz? Praktycznie w linie i te stare drzewa przy drodze. Piękne. Może to był jakiś park. I tak, widzisz, jak ładnie są nasadzone? Tak, jak tak się tutaj stanie, to tak jakby wyglądało, że tu był jakiś chodnik. Jakiś taki chodniczek, jakieś tutaj coś. Chyba tak fajnie było to zrobione. Możliwe, że to był jakiś chodnik. I tak wszystko na to wskazuje, że to był właśnie dom Władimira. To nie wiem, czy jakiś, nie wiem, murka, ale to raczej ziemia jest. Nie, to raczej ziemia. Tamten blok. Tak, oddali też blok. Trzeba.
naprzeciwko widać budynek na skrzyżowaniu jakiś. A też ja się zastanawiam tak nad jedną rzeczą i z tym murkiem i zaraz ci opowiem. Widzisz tutaj murek? Tak, no ale jeszcze chciałem tutaj pokazać te miejsce jeszcze. Cudowne. I ja zaraz wam powiem, co mi się wydaje z tym murkiem. Taka rzecz mi się... Zaraz się dowiemy, ale jak podejdziemy? No i teraz bym chciał właśnie powiedzieć jedną rzecz z tym budynkiem tutaj. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale patrz, tu jakby stały dwa oddzielne budynki. Patrz, tu jeden okrągły murek i tam jakiś murek widzisz daleko. No tak. Na pewno to może. Tak to wygląda mniej więcej. Mhm. I właśnie o tym chodziło, że jakby to były dwa oddzielne budynki tutaj z tej murków. Całkiem możliwe. No i tutaj ślady pozostałości po tych budynkach wcześniejszych. Tutaj trochę w złym stanie bardzo. Już nic, w ogóle nic nie zostało. Nic nie zostało. Tylko zostały gruzy niestety. Uh-huh. Ciekawe, dlaczego tak się stało z tą sosnicą, że było tutaj tak dużo rzeczy, a wszystko znikło. Tylko te bloki, ten budynek, szklarnia pomidorowa, a już... koszary też mało zostało. Ciekawe, co się stało, że tutaj tak mało rzeczy już zostało. Mimo, że to było bardzo, bardzo dużo. No nie wiemy. No. Ktoś to zniszczył. Ktoś to niestety zniszczył. Niestety, a no. Patrzcie, kolejne fajne drzewa. O, piękne drzewa. I znowu znaczek rowerowy. Tak. Tak czy siak już czasu to trochę wiemy więcej. Wrócimy tu wiosną, jak to. Jak to wszystko zakwitnie. Będzie tutaj ładnie. Będzie pięknie. Zobaczcie, jaka to jest piękna droga. Te drzewa jak pokryją się liściami, to jest tu naprawdę niesamowicie. Łanica jest bardzo piękna, tylko szkoda, że tak rozwalona już. Klimatycznie. Wspaniale. Nie do opisania. Szkoda. Szkoda, że to tak rozwalone. Dobrze, tutaj na chwilkę zatrzymujemy. I będziemy podchodzili do kolejnych pozostałości. Szukamy dalej. Szukamy dalej. Teraz będziemy szli kolejną drogą w Sosnicy. Czyli byliśmy na tej drodze tutaj pięknej. Tam były, przy tej drodze są te dwa budynki, te bloki, które zostały, to jest punkt nawigacyjny. Tam było boisko i sad. Tak, tam było boisko i sad. Tutaj stoi opuszczony. Dokładnie. Tutaj mamy tą przepiękną aleję. Tutaj byliśmy chwilkę temu. Tu na rozdrożu też stoi piękne stare drzewo. No i teraz poruszamy się tutaj tą drogą. Mamy trochę pod słońce. Nie wiem, czy nam tutaj to wyjdzie. Tutaj w sumie według planów Władimira, pokaż. W sumie powinien być jakby, to jest jakby ogrodzenie tego placu, na którym już byliśmy, w którym była szklarnia pomidorowa. Szklarnia. Ale może tam szybciutko na niego zajdziemy dzisiaj. Dlatego tutaj też jakieś pozostałość w jakichś budynkach. Natomiast być może dzisiaj tam zajdziemy tak na szybko, bo może w tych lasku, który jest tam upodal tego placu, może z racji zimy i braku roślinności coś tam się nam odsłoni. Mamy taką nadzieję. Także postaramy się tam delikatnie zajrzeć. Tu
coś, jakieś szło tędy, ale zostało wyrwane. Tak, coś zostało wyrwane. Tutaj w sumie za bardzo nic nie widać. O, patrz, tutaj ściana z budynku, a tam nie było ten podjazd, pamiętasz? Tak, zaraz zobaczymy. Wiemy, co się tam stało, że budynek jest z jedną ścianą. Tak, tam chyba miała jakieś miejsce, jak dobrze zrozumieliśmy, mała kraksa. Czy może nie tyle samolot, co zbiornik z tego samolotu. Zostało opuszczone, później ten cegły został już ukradziony i dlatego została tutaj ściana. A tu patrz, tu prawdopodobnie była jakaś brama. Nie wiem, czy dobrze zrozumieliśmy faktycznie, ale tak tam, że tam faktycznie jakaś kraksa miała miejsce. A tu proszę, coś tutaj było. Tak, tutaj mamy jakieś, czekaj, może z drugiej strony będzie lepiej widać. O, jakaś brama. Jakieś tutaj coś było. Coś tutaj stało. A tutaj, tam w oddali, widać tą ścianę tego budynku, który pokazywaliśmy wcześniej. I tam podjazd. W suplemencie. To były tam jakieś boksy. Tak. Tego będzie chyba widać troszkę lepiej z tej strony. O! O tutaj, o tam w oddali. Oj, czekaj, Hubert. O! Pozostałości. No tam wiemy, że tam był jakiś autopark. No niestety nie mam takiej kamery, żeby przybliżyć. Natomiast no tu się to dosyć wyraźnie odsłoniło. Czekaj, ja tutaj delikatnie może. Ty może nie, bo masz takie buty przemakalne, ale ja kawalonteczek tutaj przejdę. No, bo tutaj widać, też ktoś chodzi. Są ślady. Są ślady. Może z tej drugiej strony. I my też mamy podejrzenia, że gdzieś tutaj na tym terenie musi być kościół. Znaczy, no gdzieś tutaj był. Zaraz go spróbujemy go namierzyć. O, tu jest podejście z tej drugiej strony. Patrz, jakie tutaj dziura jest, zobacz. No, pozostałość też po coś. Może tutaj ten gość nie, chyba nie. No, teraz na każdej naszej wyprawie okazuje się, że musi być dziura z nimi. A tutaj ten budynek, na którym prawdopodobnie jest zbiornik. No, jakiś taki, gdzie miała miejsce jakaś mała kraksa. Z tej strony, myśmy go pokazywali z tej drugiej strony. Teraz tak z tej wygląda. Tak to wygląda z tej strony. Także tak to wygląda. Tak to wszystko wygląda. No. Wychodzimy już powoli z tej trasy. No. Tu jeszcze raz. Dobrze, tutaj na chwilkę przytrzymamy. Mhm. Zatrzymamy, wejdziemy z kamerą, jakby wrócimy na główną tą ścieżkę. Ja zaraz wejdziemy na główną ścieżkę. No, wchodzimy teraz na ten obszar, o którym wam mówiliśmy. Czyli tam są budynek z kominem, ten, czyli szklarnia pomidorowa. Tak, natomiast pokaż plan. A to plan. I teraz tak. Jesteśmy teraz na wejściu do tego miejsca tutaj. Mhm. O. Czyli tutaj, może, że te ogrodzenia. I tutaj prawdopodobnie, czekaj, nie ruszaj mapą. O, i tutaj zaraz pokażę prawdopodobnie ślad po tym ogrodzeniu. O, po tym tutaj. I wydaje nam się, że to jest właśnie to. Że to jest tutaj, nie wiem, czy to będzie widać. Trochę jest to przysypane śniegiem. Natomiast to jest idealna przymuróweczka. I wydaje mi się, że to jest ślad właśnie po tym, że to jest właśnie ślad po tym ogrodzeniu. Tutaj jest tutaj jakieś fragmenty czegoś. Zobacz na planie, coś tam było, czy to jest tylko, czy to jest tylko zwałowane? Tak. Zobacz. No. Tak, i tutaj proszę. Ale tu po tej stronie, no to są ślady też pewnie jakichś budynków tutaj. I patrz, tutaj po lewej stronie koło tego budynku z kominem, patrz co tu stało. No to stało, natomiast... Nie ma już tego. Zobaczymy, nie ma. Zobaczymy, czy na tym placu tutaj coś nam się... Teraz to w ogóle plac nie przypomina tego. No.
No, a teraz tutaj to jest, o, tutaj jest ślad, nie wiem czy to będzie widać, tego murka, który tutaj się znajdował, który to było otoczone, no teraz to w ogóle nie przypomina tego placu. Miejsca. Bo tutaj wszystko jest teraz zasypane śniegiem. Wszystko jest zasypane. Natomiast to czekaj, tak wejdę tak szybko, zobaczę czy coś tu się nam odsłoniło, ale raczej chyba nie. Wszystko co mieliśmy tutaj zobaczyć, to chyba jest zasypane. Już dużo zwierząt widzę chodzi tędy. Między innymi tutaj czarny chodzą. O, nie, nic nam się tu nowego nie odsłoniło. No, tam kawałek widać tego. Czyli wychodzi na to, że to są takie drzewa troszkę samosiejki, że one są stosunkowo młode, że w latach 60. 70. ich jeszcze nie było. To jest po prostu, to są samosiejki, które tutaj po prostu urosły. To jest ten plac. Pokazywaliśmy go już wielokrotnie na innych filmach. Dwa razy. Dokładnie tutaj w oddali. Nie wiem czy to będzie dobrze widać, ale widać ślad tego ogrodzenia właśnie tutaj przez cały czas. O, to tak może brzydko, ale tutaj o, to jest ślad tego ogrodzenia. Zarosło wszystko. Niestety. Wszystko jest zarośnięte. Tak przedtem go nie widziałem dobrze, ale o. Ale tu stoi. No tutaj jest widać bardzo wyraźnie chyba ślad o. Tutaj. Ślad tego ogrodzenia. Które tutaj było. No tyle z niego zostało. Są tylko pozostałości. Tylko pozostałości. Dobrze, wychodzimy z tego miejsca. Na główną drogę. Wracamy. Szukamy stawów teraz. Wracamy na drogę. I będziemy stawów szukać. Stawów i budynków koszarowych.